Dziś Środa Popielcowa, która w Kościele katolickim rozpoczyna Wielki Post, to okres przygotowania do świąt wielkanocnych. Symbolicznym obrzędem posypania głów popiołem Kościół przypomina wiernym o konieczności pokuty. To także znak, że wszystko co materialne przemija. Od tego dnia przez kolejnych 40 katolicy mają duchowo przygotować się do zmartwychwstania Chrystusa. Popiół, którym jesteśmy posypywani w Środę Popielcową, pochodzi z palm, które są spalane właśnie Wielką Sobotę. Tutaj też jest to powiązanie, Wielka Sobota, więc ten najważniejszy dzień w roku liturgicznym to wprowadzenie też święta wielkanocne, to pamiątka zmartwychwstania. To też dla nas jest taki konkretny znak, nie? Że my mamy rodzić się do tego nowego życia już tutaj na ziemi. Mamy pracować, aby to nasze życie tutaj stawało się właśnie też takim znakiem dla innych. Często w okresie Wielkiego Postu katolicy deklarują, że na 40 dni z czegoś zrezygnują. Jednak jak mówią duchowni, najważniejsza jest refleksja nad swoim życiem. Czas Wielkiego Postu jest czasem łaski i może być czasem owocnym w naszym życiu. Czas zatrzymania się, czas uspokojenia się. Nie da się przez całe życie bawić, gonić. Potrzeba nam takiego zatrzymania, wejścia w głąb. Środa Popielcowa i Wielki Piątek to jedyne dni w roku liturgicznym, kiedy wierzący zobligowani są do przestrzegania ścisłego postu. Obowiązuje wstrzemięźliwość nie tylko od spożywania pokarmów mięsnych, ale też ograniczenie liczby posiłków w ciągu dnia do jednego sytego oraz dwóch lekkich. Gospodynie szczególnie szorowano po prostu garnki, żeby nie została tam ani odrobina tłuszczu, prawda? Jadano bardzo skromnie, no bo tylko kasze, ziemniaki, bez żadnej omasty, bez niczego takiego. I gospodynie dbały o to, aby domownicy cały czas odczuwali głód. Niegdyś w Środę Popielcową w wielu miejscowościach na Górnym Śląsku z rozpędu kontynuowano ostatkowe zabawy. W tym właśnie czasie głównie właśnie było to święto kobiet. Tutaj młode mężatki, które wcześniej nie zdążyły wkupić się do grona kobiet zamężnych, właśnie w Środę Popielcową mogły jeszcze to zrobić. W okresie Wielkiego Postu kapłanów obowiązują szaty liturgiczne koloru fioletowego, który jest symbolem oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Symbolizuje również żałobę oraz godność.